Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Minecrafta. Pogodziłem się już psychicznie z tym, co tutaj się stało, czyli z rzezią prawie całej wioski, oprócz tego jednego gościa, który zupełnym przypadkiem się po prostu zablokował. Pogodziłem się z tym, zbudowałem sobie chatę, znaczy na razie początek chaty, nie mam gdzie spać, łóżko jest jeszcze na zewnątrz. O, proszę bardzo, bo nie zrobiłem sobie sypialni, zrobiłem coś takiego. Tak troszeczkę się inspirowałem, troszeczkę tylko, takimi halami wojowników, wikingów, że wiecie, jest taki jeden długi dom, jedna długa ława, na środku palenisko, gdzieś tu wódz siedzi i tak dalej. O, tu jeszcze będę musiał zrobić miejsce właśnie dla siebie, dla wodza, chociaż powinno być tu. No nieważne, gdzieś tam jest, w każdym razie jest olbrzymi piec, który jeszcze z zewnątrz nie wygląda, ale jest. W środku przynajmniej tu będzie żyrandol, no i jest kuchnia. Kuchnia, design bardzo podobny do tego, jaki miałem wcześniej, tylko jest ma dużo więcej światła, nie ma jeszcze kranu, nie mamy kanalizacji jeszcze, bo nie mogę zrobić kotła na wodę. Jest oczywiście moja lodóweczka, póki co pusta, bo nie mam jedzenia. Stojak na zbroję, pewnie będzie stał gdzie indziej, ale to nic. No i to tyle, tak sobie mieszkam, śpię na dworze, tu mam cały warsztat. No i tyle, a czym się dzisiaj zajmiemy? No dzisiaj wyruszamy, zrobiłem sobie... Znaczy nie zrobiłem sobie mapę, wziąłem sobie mapę z któregoś z domów, bo są dwa domy kartografów, więc wziąłem sobie, gdzieś tam była mapa. Powiększyłem ją sobie troszeczkę. Mam stół ze sobą, papier jeszcze muszę wziąć papier. I wyruszamy na przygodę w poszukiwaniu jakiejś innej wioski, z której mógłbym ewentualnie pozyskać sobie kolejnych wieśniaków. Mam papieru tylko 10 niestety, ale to nic. Okej, dobra, czy coś jeszcze mi się przyda? Chyba nie. Tak zerknąłem jeszcze przed nagraniem. Może natychmiastowa mikstura leczenia nie będzie głupia. Jakbym naprawdę bardzo potrzebował. No, zrobiłem sobie jakąś prowizoryczną farmę, bo mi jedzenia zaczęło brakować. Już mam ziemniaków całkiem sporo, więc jest okej. Nie kopałem się w ziemi nigdzie, bo w sumie nie mam gdzie, nie mam żadnej kopalni, chociaż tam gdzieś chyba była, ale nie jestem pewien. Jakieś wejście przynajmniej, a co tam dalej, no to nie mam pojęcia. No więc bierzemy mapę i no wyruszamy, idziemy w tę stronę, bo jak tam wlazłem sobie na górę pod koniec ostatniego odcinka, to znaczy jak skończyłem nagrywać ostatni odcinek i wlazłem sobie tam na którąś górę, to gdzieś mi się tutaj zarysował właśnie teren. Już taki normalny, zielony, taki wiecie, domyślny, minecraftowy. I chyba była jakaś tam połać wody, czy coś takiego. Mam łódkę też ze sobą, także no planuję wypłynąć, bo to chyba będzie najszybszy sposób podróży. Mam też ze sobą trochę pszenicy i mam siodło, na wypadek jakbym spotkał jakiegoś konika. W domyśle Jagienkę, tam jak ładnie woda wylała, zobaczcie. W domyśle Jagienkę jakbym spotkał, no to żeby ją już sobie oswoić i przyprowadzić. Mam też łóżko, żeby właśnie przesypiać noce w razie co. Gdzieś tu jest jaskinia też jakaś ponura, słyszałem przed chwilą. O, kurczak zniósł jajko, to poproszę to jajko od ciebie. Już będę miał szansę na zalążek farmy kurczaków u mnie. Dobra, no i zobaczmy, co jest tutaj za górką. No właśnie, jest pustynia się zaczyna, czyżby... Jest konik, ale na razie dajmy konikowi spokój. Wiemy, gdzie jest konik, więc nie będziemy go na razie... Dobra, idziemy spać. Na razie nie będziemy konika fatygować. Wiemy, że tu jest, więc zawsze będę mógł po niego przyjść. Tym bardziej, że nawet nie mam dla niego stajni na razie. Nie, to nie jest na szczęście pustynia, to jest po prostu plaża. Okej. Dobra, no na plaży raczej nic ciekawego nie znajdę. Tak więc łódeczka i hej ho. O, gdzieś tu też jest chyba jaskinia pod wodą, bo zombiaka słyszę hej ho, właśnie skończyła mi się miejsce na mapie. No dobra, no to wypłyniemy gdzieś tam. O, trochę laguje, chyba muszę zmniejszyć zasięg rysowania, bo chyba go zwiększyłem tak poza nagraniem. Okej, ciutkę lepiej. No dobra, no to cóż, płyniemy. Oj, przed siebie, chciałem powiedzieć przed siebie, a zacząłem już gdzieś skręcać. Płyniemy przed siebie, rozglądając się też gdzieś może pod wodę, czy może jakiejś mitycznej świątyni nie ma, albo czegoś tak. Czy to jest statek, czy to jest zapiotony statek, czy to jest? Powiedzcie, że to jest zatopiony statek.
Czekajcie, wysiądę sobie. O Jezus Maria, co tu się stało? Dlaczego tak zlegowało? Tak, to jest zapotiony statek. Fajne rzeczy można tu znaleźć. Tylko ja się prędzej uduszę, że zanim je znajdę, podejrzewam. Także przydałoby się, kurde, no szkoda, że drzwi sobie nie wziąłem, bo jak się postawi drzwi pod wodą... Okej. Jak się postawi drzwi pod wodą, to można... To się robi taki bąbelek powietrza jakby. No ale dobra, spróbujmy na razie sobie poradzić bez drzwi i znaleźć skarby. Znajdźmy jakieś skarby. Okej, jest jedna, dobra, ale trochę straciłem już czasu, więc zdążę się utopić, zanim tam zanurkuję. O kurde, ja po całym serduszku tracę. To niedobrze. To bardzo możliwe, że trzeba będzie znaleźć jakiś ląd i zrobić sobie drzwi. Czekajcie, czy ja będę w stanie... Wypłynę z powrotem. Czy ja będę w stanie pod wodą postawić crafting i w tym craftingu... Co jest? Coś mnie... Wow, jakiś utopiec. Utopiec, topielec mnie atakuje. A tu taki malutki. A giń! A masz! No, a masz! mały topielec. Co to było? O nie! Rzuca we mnie ty! Skurczysyn we mnie rzuca trójzębem. Ile ich tu jest? Czy to coś znaczy? Czy to coś znaczy, że ich tu tyle jest? Że tutaj się coś... że jest ich tu bardzo dużo na przykład? Znaczy, że jest... Że jest tu jakaś ta... nie zabijaj! Zabiję mnie. Dobra, zabiję swojego kolegę, okej. Nie. Utonął próbując uciec, twoje domowe łóżko zostało usunięte lub zablokowane. O, fuck. Mam nadzieję, że trafię do domu, chyba idę w dobrym kierunku. Wywaliło mnie na mój spawn pierwotny. Kieruję się w stronę... Piesek. Kieruję się w stronę tundry. Tak jak to zrobiłem na samym początku, więc mam nadzieję, że zaraz znajdę gdzieś moją wioskę. O, tylko będzie problem, żeby się dostać na dno tego oceanu, żeby nie utonąć. I żeby odzyskać moje rzeczy, bo ja bardzo bym chciał odzyskać moje rzeczy. Dobra, czy ja jestem blisko? Czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku? Chyba niekoniecznie, ale spokojnie, ja kiedyś znajdę moją wioskę. Znalazłem coś innego, nie jest to moja wioska zdecydowanie, ale z tego co się orientuję, to jest siedziba... Lisek! Jej! To jest siedziba tych frajerów, co mnie zaatakowali w ostatnim odcinku. Fajnie by było, to czekajcie, zrobimy tak. O, ja sobie zapiszę, znaczy no już mam zapisane na filmie ich koordynaty. Żeby ich odwiedzić i spalić im ich chatę i powybijać wszystkich tak jak oni powybijali mnie. No, to, ale to tak swoją drogą i no skoro jestem tutaj, to raczej jestem bardzo daleko od swojej wioski. Dobra, no ja szedłem gdzieś wzdłuż bagien z tego co pamiętam. Gdzieś widziałem bagna na horyzoncie. O, chyba bardziej w tę stronę szedłem. Czy tam są bagna? Tak, tam są bagna. No dobra, no to za chwilę powinienem trafić do wioski. Szedłem w ogóle w zupełnie inną stronę, ale okej. Przynajmniej wiem, gdzie jest obiekt mej zemsty. A cytując klasyka, sprawca mego upodlenia, obiekt mej zemsty właśnie. Czytując siarę Siarzewskiego, znaczy się... żelazo! No fajnie, to już sobie wydobyłem żelazo. Nie mam czym za bardzo. Dobra, nie będę się rzucał na to żelazo, bo nie wiadomo, czy jeszcze i tak za chwilę nie zginę, próbując dostać się do wioski albo odzyskać swój sprzęt po prostu. Ale tym razem będę mądrzejszy i wezmę ze sobą drzwi, bo bez drzwi to podejrzewam, że mi się nie uda nic ogarnąć. W sensie, no nie dopłynę na dno i nie uda mi się zebrać tego, co tam zostawiłem, żeby nie utonąć w drodze powrotnej, albo nawet w drodze na samo dno. Chociaż znowu nie jestem pozytywnie nastawiony co do tego, czy poszedłem w dobrą stronę. Ale chyba w lepszym niż poprzednio, bo przynajmniej minąłem jakieś tam ścięte drzewo przeze mnie wcześniej.
Więc może to gdzieś tutaj, tylko po prostu za inną górką albo coś. Ogniska miały mi pomagać i co? O, jest, dobra, zupełnie od dupy strony przyszedłem, ale jestem. Dobra, świetnie. To idę się jakoś doposażyć. Na szczęście mam jeszcze jakiś tam fragment zbroi na tym stojaku na broń. Na zbroję. Więc może uda się tam coś jeszcze na szybko, jakiś szybciutki ekwipunek ogarnąć. Dobra, zbroja faktycznie była. Znaczy faktycznie, no jakim cudem miał nie być, jakbym 5 minut temu tutaj kładłem. Nie wiem, taki sens miało w ogóle to zdanie, które wypowiedziałem przed chwilą. Dobra, co my tu jeszcze mamy, co by mi się mogło przydać? Drzwi, na pewno potrzebne mi są drzwi, to już wiemy. Czy ja coś jeszcze jestem w stanie zrobić? No na biedę mogę sobie zrobić na szybko. Nie, nie mogę, nawet nie mam bruku, żeby sobie zrobić miecz. Serio? Dobra, tu jest trochę. Dobra, no to chociaż to się uda zrobić. Dlaczego nie mogę zrobić? No właśnie. Co to za głupie lagi, że kijaszków nie wolno robić. Dobra, niech będzie chociaż miecz. Żebym miał się czym bronić. No i dobra. Uzbrojony w drzwi i w miecz. Idziemy odzyskać moje rzeczy. Słyszę Endermana i boję się odwracać. To chyba działa tak, że jak na niego spojrzę, to on mnie nie zaczyna nie lubić, więc ja sobie tylko zrobię łódeczkę. Drogi Endermanie. Zobacz, już zbieram swój crafting. I już mnie nie ma, już mnie nie ma, kolego. Dobra. Ich dźwięki są dość niepokojące. Dobra, jest ten. Jest wrak statku, jest moja łódka. Pytanie, czy są źli ludzie. Jest mój exp. Jej, fajnie. To się wszystko unosi na wodzie, nie muszę nurkować. Dzięki ci Minecrafcie, dzięki ci Noczu, dzięki ci Mojangu, że ta woda tak działa. Jezus Maria, jak fantastycznie. Dobra, spodnie włóż, buty włóż, tarcza, o Jezu, ta tarcza to już jest na wykończeniu, ale włóż, mieczyk. Dobra, ja w ogóle miałem miksturę leczenia, czemu jej nie użyłem? Jezus Maria. Dobra, nieważne. O czym to ja? No tak, drzwi. Drzwi, żeby zabrać skarb. Dobra, no to hyc. Nie ma ich tu? Jest tam, kurde, cały czas próbuje we mnie rzucać. A tu jesteś, ty, dziadu. Ała. Jak do niego szybko podpłynąć? Gin, gdzie jesteś? No Jezus, znowu mnie zabije. Tak, wiem, miałem miksturę szybkiego leczenia, ale po cholerę mi tam mikstura szybkiego leczenia. Zaczynam się zastanawiać, co ja zrobiłem naprawdę tej grze, że ona mnie tak zaczęła nienawidzić ostro. Po prostu ten tydzień to jest jakiś tragiczny. Słuchajcie, co jest dzisiaj? Jest czwartek. Tak? Dzisiaj jest czwartek. Nie, w poniedziałkowy odcinek był chyba spoko. We wtorek usunąłem save'a. Wczoraj był najazd, dzisiaj utopce mnie co chwilę zabijają. A ja wiem, to się mszczą po prostu utopce z Wiedźmina. Wszystkie utopce po prostu z Wiedźmina, z Wiedźminów, wszystkich Wiedźminów, jakie kiedykolwiek zabiłem, po prostu nagle postanowiły się zemścić i przyszły pod emanacją jednego utopca rzucającego trójzębem. Świetnie. Jak najbardziej, jestem za. Jak zemsta, no to na pełnej, nie? Także jak najbardziej. Zobaczycie moją zemstę na tych cholernych pillagersach. Jezus, ja wymyślę jakiś sposób, żeby im po prostu te budy tam spalić, wyrżnąć ich wszystkich i, nie wiem, zatańczyć na ich grobach i nasrać tam jeszcze. Dobra, runda trzecia. Zacznę chyba sprzedawać łódki z tego wszystkiego, bo co mam robić? Trzy łódki to aż na co, no ale dobra. Okej, no po pierwsze robimy rajd, żeby zebrać moje rzeczy. Gdzie ja tym razem zginąłem? Nie mam bladego pojęcia. Gdzieś tam? Nie, to są ryby. Gdzie są moje rzeczy? Tu się coś unosi, dobra. Poproszę. Poproszę to wszystko. No dalej, szybciej wypływaj. Miałeś tyle czasu, żeby wypłynąć, no. Lucie ty mój. Dobra, trochę się stąd oddalę. O, tam się coś zaczęło rysować. Spodnie, czapka, buty, zbroja, chociaż zaczynam mieć wrażenie, że to po prostu nic nie daje. Mikstura natychmiastowego leczenia mieć przy sobie. Jasne, że tak. To mogę sobie zerknąć jeszcze na mapę, żeby ją zupdate'ować. A, jaki sprytny. Okej, już wyszedłem poza
Poza w ogóle zasięg. No i dobra. To może zróbmy tak, że tę miksturkę to sobie dam tutaj. Wysiadamy. Wow, widzieliście, co się z łódką stało? I gdzie oni są? Dobra, on tu jest jeden. Więc wypad. 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 Już ktoś rzuca, już ktoś rzuca, już rzuca, już rzuca, już. Już we mnie rzuca. Dobra, spadaj. Spadaj ode mnie. Ja się wyleczę. Nie wiem, czy on rzuca też. A, rzuca cały czas. To fajnie, jakby on wypłynął trochę na powierzchnię. To może dałbym radę go jakoś załatwić. No, cholera, tarcza by się przydała, ale nie mam żelaza. Jestem tak biedny, że nie mam żelaza w ogóle. No, ja bym musiał go tak zdesantować. Znaleźć go, gdzie on dokładnie jest, i po prostu z góry nadziadaj. I po robocie, bo ja nie odpuszczę, ten statek to zostanie splądrowany, ja mam to gdzieś. Prędzej czy później, ale on będzie mój, lód będzie mój, tam na pewno są fajne rzeczy, skoro jest tak dobrze broniony. Pewnie nie, pewnie jakieś gówno, ale... O kurde! Który to? Ty. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, mikstura leczenia. O tak, dlaczego mnie nie uleczyła mikstura leczenia? Przecież miała być natychmiastowego. Okej, tym razem wyruszam wyposażony w totem nieśmiertelności, bo z tego co się orientuję, trzymając go w ręce, jak umrę, to się odrodzę. Ale bez sensu pomysłu. Oh yeah, dobra, przeżyłem to. Daj mi te drzwi, 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 dobrze. Ale fajny, eksploracyjny odcinek, co nie? Tyle nam się udało zwiedzić, tyle fajnych rzeczy znaleźć, tyle rzeczy dokonać. Jezus Maria, najlepsze jest to, że teraz moje rzeczy nie wypłyną, bo umarłem w statku. I on jest pewnie tam teraz strzeżony przez tych gnojków, bo oni tam pływają wokół tego wejścia i podejrzewam, że już tam teraz nie wrócę, tylko będę musiał wrócić do bazy, wydobyć żelazo i wrócić tam starczą z powrotem i wtedy może go jakoś zabić. Hej, patrzcie ile łódek, ktoś to musiał być przede mną, ciekawe co? Pewnie jacyś wieśniacy wyruszyli na ryby albo coś w tym stylu. Oczywiście, że mnie trafił! Jezus Maria, no! Oj, się wkurwiłem, już mam żelazo, już zaraz będę miał tarczę. O, tu jest jeszcze troszeczkę żelaza. Poszedłem do tej jaskini, o której mi się wydawało, że jest tutaj jaskinia i faktycznie jest jaskinia, żelazo praktycznie na dzień dobry. Może nawet miecz mi się uda zrobić, może nawet ich wszystkich pozabijam i nikt po nich nie zapłacze i nikt nawet nie będzie o nich nigdy więcej pamiętał. A zrobię sobie nawet dwie tarcze na wszelki wypadek, jakby się okazało, że te ich trójzęby, zapomniałem nazwy ze zdenerwowania, zadają pierdyliard obrażeń na przykład i niszczą tarcze na dwa hity. Dobra, jestem za drzwiami. Co prawda nie mam swoich wszystkich przedmiotów. Aha, bo tutaj sobie floatują troszeczkę. Dobra. Nic nie widzicie, wiem, ja też niewiele widzę. Ale jest dobrze, bo przynajmniej dopłynąłem tutaj i chyba jestem w miarę bezpieczny, bo znikąd nie powinni mnie tutaj dorwać. No tak, zobaczmy. No i to jest jakiś wynik. Do tego się tak troszeczkę, powiem szczerze, spodziewałem, że będzie tu coś faktycznie fajnego. Dobra, ja bym tylko chciał... Właśnie, zebrać trochę rzeczy. No, najchętniej to bym chciał. Mogę te drzwi otwierać? Mogę. A, tu jeszcze ich trochę flutuje. No dobra. Ogólnie to tych utopców to tu jest od cholery. I to wcale nie będzie takie proste, żeby się ich wszystkich pozbyć. Znaczy, byłoby proste, gdyby to były po prostu utopce, ale to są chyba tych, co rzucałem harpunami, to jest ze trzy. Znaczy nie harpunami, tylko tymi trójzębami. Gdzie są moje ziemniaki, do cholery, przecież ja nie mam co jeść. Nie unoszą się tu gdzieś moje ziemniaczki? O, cholera wie, teraz to one się mogą unosić po prostu wszędzie. Tu coś jest, ale to nie jest ziemniaczek. Gdzie są moje ziemniaczki, do cholery jasnej, no? Na pewno ich tu nie ma? No nie ma, jest... Dobra, na bidę mógłbym chleb skraftować.
da radę, jakbym zrobił na przykład, no zablokowałem się, ale to nic. Raz, dwa, trzy. Żeby sobie chociaż troszkę życia odnowić. Wiem, że to miało być dla ewentualnej Jagienki, ale... No, wolę przeżyć. Tym bardziej, że Jagienka jest w miarę blisko, a... No, a pszenicy mam pod dostatkiem, więc spoko. Dobra, to chyba stąd spadam. Nie będę eksplorował dalej. Po prostu mam nadzieję, że uda mi się stąd wypłynąć. W miarę bez szwanku. Nie wiem, gdzie jest moje doświadczenie. Nie mam pojęcia, gdzie jest cokolwiek. Nie wiem, gdzie są moje spodnie. Pływam bez spodni w ogóle. Może jakoś udało im się wypłynąć na powierzchnię. Nie słyszę tych gnojów. Może... Może sobie podarowały. Ich tu nie ma. Czemu nie mogę wypłynąć? Aha, bo tu jest jakiś... Jezus Maria. Nie mogę płynąć do przodu. Co jest? Gro, już mnie dosyć udupiłaś. Jeszcze mi teraz nie utrudniaj sterowania, bo... Bo się zdenerwuję. Dobra, spadam stąd. Ja tu wrócę po moje ziemniaki. I po więcej... Aj, po więcej rzeczy. O nie, rzuca we mnie. No mówię wam, tam jest z trzech tych, co rzucają, kurde. Ja raczej sobie z nimi nie poradzę, chociaż... O, jest mój exp gdzieś tutaj. Dobra, jest reszta rzeczy, świetnie. Wypłynęły jednak jakoś. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś wypłynęły. Nie mogę ich podnieść, mam pełen ekwipunek. Świetnie. Świetnie. Ała! Dlaczego wysiadłem? Dlaczego to się dzieje? Nie chcę zginąć znowu! Nie mam zamiaru znowu... Ała! Nie, znowu wysiadłem! No, nie chciałem wysiąść. Fuck! Co to jest za... Nieprzyjazny... Płynie za mną, no Jezus Maria, płynie za mną cały czas. Widziałem go gdzieś tu. A ten rzuca cały czas we mnie. Jaki ty masz zasięg, frajerze? Dobra, ale chyba jest sam, chyba jest sam. No, dupa, a nie sam. Patrzcie, ile ich tu jest po prostu. Dobra, bo zaraz mnie z tyłu jakiś zajdzie, więc... Dobra, to jest niegłupie, żeby on wykończył tych swoich kolegów. Nie, dobra, jest jeden, co rzuca trójzębem. To zaraz mnie wykończy. Jeden celny rzut, z czym on nie ma problemów i jest po mnie. Dobra, spieprzam. Muszę coś zjeść. Ale jest po prostu Piraci z Karaibów 6 po prostu. Dobra, cały czas w ruchu. No jak on mnie trafił? Dobra, bronię się. Nawet jakbym miał mnie teraz tutaj gdzieś pyknąć, to myślę, że dam radę się obronić. Dobra, widzę, tam się coś rusza pod tą wodą cholerną. No i nie mam chleba, ale mam ziemniaczki. Nie mam ziemniaczków. Gdzie są moje ziemniaczki? A, jakiś zombiak je chyba trzymał. Tak mi się wydawało. Oni chyba tutaj wpłynęli i pozabierali te moje rzeczy, których ja nie byłem w stanie sam zabrać. Nie ma moich ziemniaczków, o nie. Gdzie moje ziemniaczki? Dobra, zabij tego. Albo nie. Albo nie zabijaj. No, on jednak nie ma ziemniaczków, tylko jakąś muszlę trzyma. Gin, frajerze. Dobra, zostało ich tu tylko dwóch, mam nadzieję. Że tym razem mi się jakoś uda ich... Dobra, jest! Co mnie? Aha, dobra, bo ja tonę. A, no tak, zapomniałem o takiej ciekawej mechanice. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w Minecrafcie, jak za długo jesteście pod wodą, to zaczynacie tonąć. Wiedzieliście o tym? No ja nie wiedziałem i to mnie zabiło przed chwilą. Gdzie są moje ziemniaki? Jezus Maria, nie, no, ja nie mogę pozwolić, żeby to był cały odcinek. Zrobię jakiś montaż lamienia po prostu. I... No i coś postaram się jeszcze dzisiaj zeksplorować. No na pewno ten statek do samego końca był. Jak już tu jestem i spędziłem 40 minut tutaj, wracając tutaj co chwilę i próbując zabić tych frajerów. Ja mam tylko... Czy oni się respią? To jest moje pytanie. Czy oni się respią? Czy to jest po prostu bez sensu, co ja tu robię, bo oni się respią? Czy nie? Czy jak to wygląda? Dobra, no to muszlę to ja bym sobie w sumie chętnie zabrał, tylko nie wiem co wyrzucić. Ja mam butelkę wody, która raczej mi jest średnio potrzebna. Okej, okay, wskoczmy sobie tutaj. No nie mam co zjeść niestety. Gdzie ten statek?
Gdzie jest ten statek? No pewnie gdzieś tu, jak to jest 600 łódek, to pewnie gdzieś tutaj jest ten statek. Tam, dobra, trochę mi się odpłynęło od niego. Gdzieś tu są ziemniaczki? Nie ma ziemniaczków, no cholera jasna. Dobra, gdzie on był? Tutaj, dobra, widzę mój crafting. czy mam drzwi? Mam drzwi, dobrze. Mam drzwi, no to jest szansa, że uda mi się coś tu zdziałać, o ile nie ma ich tutaj więcej. Straszne dźwięki. Kładź te drzwi, kładź te drzwi! Jezus Maria! Co tu się dzieje? Dlaczego ta gra mnie aż tak bardzo nienawidzi? Dlaczego nie mogłem położyć tam tych cholernych drzwi? Dlaczego wcześniej to działało, a nagle przestało to działać? Dlaczego Minecraft jest Minecraftem? Czy dlatego, że to są jakieś głupie półpłytki, czy co? O, świetnie, położyłem drzwi, wow, super. Nie wiedziałem, że w Minecrafcie da się drzwi położyć na ziemi. Jak człowiek. Jezus mój. Ale jestem... No nie, słyszę gdzieś tu. Dobra, tu jest, widzę dziada. No oni tu muszą mieć jakiś... spawn point chyba, albo coś takiego, bo to jest niemożliwe. Po prostu zaraz coś czuję, że dostanę z harpuna i jest po mnie. Dawaj. Tak to załatwimy, bo ja nie mam czasu. Nie mogę sobie też pozwolić, żebyś tu mnie dziabnął. No dobra, jak nie chcesz, to nie. One się tu spawnują! Na 100%. Już słyszę następnego gdzieś. No tu jest. Wypadł mi stąd. Czy jak mi się pojawi ten... A, jak mi się pojawi ten plusik, to mogę już atakować. To nie wiedziałem, że to mi indykuje... zasięg. O, świetnie, dobra. Na szczęście tym gorszym mieczem uderzałem. One się tu gdzieś spawnują. Dobra. Jedziemy pod pokład. O, tu są... O, tu były drzwi zamontowane domyślnie. Dobra, jest skrzyneczka. Kompas, zegarek, mapa do ukrytego skarbu! O, shit! Dobra, nie wiem co zostawić. Grzyba nie chcę. Co jeszcze mogę zostawić? Dlaczego nie mam tarczy? Aha, bo zrobiłem sobie kilka tarczy na wszelki wypadek. Dobra, okej. Dobra, nie słyszę nic złego, więc raczej nic mnie złego nie spotka. Okej, kamienny miecz mi nie jest potrzebny. Książki poproszę i jeszcze coś, żeby... A, zegarek się w sumie przyda. Jak nie muszę go craftować, to... To w sumie spoko. Dobra, brzozowych desek nie chcę. Okej, mam mapę do ukrytego skarbu! Opłacało się ginąć 40 razy tutaj. Dobra, ten crafting tu zostaje. Ja stąd spadam, bo raczej nic więcej tutaj już nie znajdę. No szkoda, że zniknęły gdzieś moje ziemniaczki. Ale trudno, dobra, wsiadamy w łódkę. I tak, ja przypłynąłem. To jest mapa do... Ukryty skarb jest niedaleko! I to chyba nawet tam, skąd przypłynąłem. Yes, znajdziemy ukryty skarb. Czy to są moje ziemniaczki? Nie, to była ryba. Znajdziemy ukryty skarb. Ale się cieszę, ale jestem podekscytowany. Nie mam miejsca w ekwipunku, ale to nic. Wywalę najwyżej inne ważne przedmioty, ale znajdę ten skarb. Ale się cieszę. Już mi nerwy zeszły całkowicie. Dobra, czy widzicie, coś się jednak udało znaleźć. Znaczy, jeszcze się nie udało znaleźć, ale uda się znaleźć w tym odcinku. A to nie koniec. To nie koniec, bo no, tak jak mówię, ten odcinek nie będzie się składał z tego, że ja po prostu tam biegałem i umierałem. Gdzieś tutaj, tak? Pewnie nie mam łopaty, znając życie. O, mam resztkę, ale mam trochę żelaza, to sobie zawsze będę mógł zrobić. No to co? Kopiemy, albo i nie, bo zepsuła mi się łopata. Kopiemy! Zatem, dobra, nie wiem jak dokładna jest ta mapa, nie wiem czego szukać, gdzie szukać, jak szukać. W ogóle nie wiem co robić, ale to już chyba zdążyliście się zorientować, że nie mam pojęcia kompletnie co robię w Minecrafcie. Słyszę szkieleta, to chyba niedobrze. Ale to pewnie po prostu gdzieś tu jest jakaś jaskinia albo coś w tym stylu. No nie wiem, no domyślam się, że jak skarb, to raczej będzie zakopany pod czymś, co można odkopać łopatą, a nie czymś, co trzeba rozbijać kilofem, więc to raczej nie będzie pod żadnym z tych piaskowych kamieni. A przynajmniej tak będę sobie tłumaczył i taką będę miał nadzieję. Czekajcie, ja sobie zerknę na tę mapę jeszcze. No dobra, no jestem gdzieś ewidentnie tutaj. To, że słyszę szkieleta obok, to mi w ogóle nie pomaga. Dobra, wyjdźmy. I no nie wiem, zacznijmy kopać może gdzieś bardziej tu. Zaraz całą tą cholerną
plażę przekopię. No czekajcie, może się oddalę trochę. Ustawię się na środku X-a. Nie no, no ewidentnie gdzieś tutaj, no. Ale spokojnie, ja to znajdę, ja to znajdę. Uwierzcie we mnie. A, bo tu jest jaskinia jakaś, tu pewnie się jakiś szkielet kręci. No mam nadzieję, że nie wyjdzie mnie powitać. On był bardzo rad. Także no, ja to znajdę, uwierzcie we mnie trochę. Wiem, że nie pokazałem ostatnio, jak bardzo potrafię grać. Jest! Ha! Ho, ho, ho! I co my tu... Ała! Co my tu mamy? O shit! Rzeczy, o których nie mam bladego pojęcia i nie wiem, czym są, i rzeczy... które pewnie są mi bardzo potrzebne. Diamenty, oczywiście, wiem, że diament, wiem czym są diamenty, wiem, że są potrzebne, nie wiem co zostawić. Patyki, bo to zawsze będę mógł zrobić więcej. Ryby też sobie chętnie zostawię. Dobra, mamy złoto, co to jest? Serce oceanu i kryształowe pryzmaty. Kryształy pryzmarynu. No, ewidentnie w wieku 26 lat wypadałoby się nauczyć czytać. Dobra. Bryłka żelaza, niestety nie zrobię z tego sztabki żelaza. Czekajcie, bo ten szkielet on mnie tutaj... On mnie niepokoi, a ja jestem na strzała, więc... No może nie wyjdzie, liczmy na to, że może tym razem Minecraft się do mnie uśmiechnie. Dobra, kamiennego kilofa też już nie chcę, dajcie mi serce oceanu, muszę poczytać co robi. Mam coś jeszcze kamiennego? Miecz, nie chcę, dajcie mi złoto. Coś jeszcze mam kamiennego? No niestety nie. Czego mógłbym się pozbyć? Pszenicy w takim razie, jak nie będę konia szukał, bo już znalazłem. Kryształy pryzmarynu, też muszę poczytać co robią. No drzwi mogą być jeszcze potrzebne, jak będę więcej żeglował. Dobra. No i by się skończyło w sumie. Piasku nie chcę. Pieczony łosoś, a w sumie czy mi ryba jest potrzebna? Walić rybę, nie chcę ryby. Dobra. Okej, trochę pokopałem tutaj, nie mam jak się wydostać. Co to jest to zielone? Aha, jakieś glony pewnie wykopałem. Dobra, ja się przekimam, bo łóżko mam. I płyniemy dalej. No okej, bo dźwięki zaczęły się robić bardzo nieprzyjemne. Spadamy stąd zatem. Trochę jedzonka mam. Jezus Maria. Trochę jedzonka mam. Gdzie jest moja łódka? Tu jest moja łódka. No niestety, w sumie to by był głupi pomysł żeglować dalej, bo... czekajcie, gdzie jest moja mapa? No w sumie tą mapę... Dobra, już myślałem, że nie ma mojej mapy, Jezus Maria. Aha, no bo tu już mam w sumie teren... Teren zakryty, to czekajcie, popłyniemy sobie w tę stronę właśnie, gdzie był ten statek. O, łódki, ktoś tu musiał... No dobra, nieważne. Popłyniemy sobie w stronę, gdzie musiał być ten statek, zaraz wyjdę na jakiś ląd i spróbuję sobie powiększyć... Mam papier? Chyba mam, mam, dobra. Spróbuję sobie powiększyć mapę o ten teren, mam nadzieję, że to tak zadziała. Dobra, zatrzymujemy się przy tej jaskini przemytników. Przynajmniej tak to trochę wygląda. No i spróbujemy sobie powiększyć mapę w nadziei, że... w nadziei, że powiększyłem jakoś fajnie mniej więcej o teren, gdzie jestem teraz. Okej, okay, no mam wrażenie, że stworzyłem zupełnie nową mapę, a nie powiększyłem tamtą. Ale to może przez to, że stworzyłem ją tutaj i ona się zaczyna rysować odtąd. No dobra, czyli tam sobie odkryję ten teren, bo tam będę wracał, to może popłyńmy teraz w tamtą stronę, żeby się właśnie ta mapa troszeczkę... troszeczkę zaczęła nam rysować jakoś fajnie i zobaczymy co tu jest. Jakieś glony... Zostawiłem stół! Proszę, proszę! Znalazłem kolejny. Wygląda mi to na jakiś wrak statku, ale tym razem będę troszeczkę mądrzejszy, bo wędrując miałem chwilę refleksji i tak sobie pomyślałem, przecież równie dobrze... O, zniknęła mi łódeczka. Dobra, to trzeba się zrestartować. Także miałem chwilę refleksji i stwierdziłem, że kurde, przecież mogłem sobie postawić łóżko tam na brzegu plaży i za każdym razem jakbym zginął, to bym się od razu odradzał. I bardzo szybko mógłbym powrócić do miejsca, w którym zginąłem i pozbierać wszystko, co tam zostawiłem. No ale byłem idiotą i tego nie zrobiłem. Teraz tak zrobię. Mam nadzieję, że nie ma tutaj już tych gnojków, chociaż gdzieś tu widziałem, że pływali, ale tu ich chyba nie ma. Dobra, witam. Co macie dla mnie tym razem? Papier, mam gdzieś papier. Kolejna mapa do ukrytego skarbu. Nice, ale muszę sobie wypłynąć na powierzchnię.
Rozglądam i tych frajerów nigdzie nie widzę, więc chyba tym razem na spokojnie będę mógł sobie ten statek obłupić. Dobra, to zamienię ze starą mapą do ukrytego skarbu. Piórka też sobie chętnie wezmę. Na razie z zamianą na siodło. Po cholera mi ta... Aha, bo przepływałem koło miejsca, w którym... cyk. Przepływałem koło miejsca, w którym ginąłem miliardy razy i zebrałem butelkę przez przypadek. Dobra, mapa z drogą do ukrytego skarbu. No spójrzmy. Aha, musiałbym się kawałek... Czy to jest na tej samej wyspie? Czy to jest ten sam skarb? No nie mówcie mi, że te skarby się powielają. Znaczy, no w sumie logiczne, mogłyby. Może ten statek płynął go szukać i tamten płynął go szukać. Oba zatonęły, nikt nie wie czemu. Ale może tak było. Dobra, ale czy to wszystko? Czy tu już naprawdę nic więcej dla mnie nie ma? Nic więcej się tu dla mnie nie znajdzie? Tu jest jeszcze jakieś podejrzane pomieszczenie. Trzeba zrobić mały rekonesans, tym bardziej, że mam teraz cały czas świata, żeby to zrobić, bo nikt mnie nie pośpiesza, nikt mnie nie chce zabić. Dzień dobry. Czy tu coś jest? Jest jakaś skrzyneczka, dobra. Znaczy to jest ta? Nie, to nie, nie, tu jest ta, w której ja grzebałem. A ta jest tutaj, ale... Aha, dobra, tam się da wpłynąć. Chyba od spodu. Dobra, mam nadzieję, że obejdzie się bez drzwi, bo nie chce mi się wyłazić i kraftować. O, tutaj właśnie. Tutaj, tylko zerkniemy, co tu jest. Emeraldy, żelazo i lapis, czyli wszystko, co już miałem. Już stąd uciekam, już mnie nie ma, już mnie nie ma, nieźle, dobra. No to co, no to ja bym ten skarb w sumie sobie sprawdził. No chociaż mam jakieś dzikie wrażenie, że to jest po prostu to samo miejsce. A jak tam moja mapa ogólnie? Czy ja jeszcze jestem na mojej mapie, czy już wypłynąłem? Jestem jeszcze na mojej mapie. Dobra, czyli jakby co, to będę mógł sobie tutaj bardzo łatwo wrócić. No tak, wydaje mi się, że to będzie ten sam skarb. No chyba, że... Nie wiem, jakimś cudem pojawił się tam drugi albo coś takiego. No nic, będziemy szukać. Ej, w ogóle patrzcie na to! Koło tego statku starego tu jest jakaś budowla zatopiona. Ej, dobrze, ją sobie najpierw ogarniemy, co? Myślę, że to właśnie, to przez to było tutaj pełno tych frajerów. Bo oni bronili tego miejsca. Też mi się coś wierzyć nie chciało, że kurde przy statku aż tyle ich jest. No właśnie. To by wiele tłumaczyło. Nadal jestem wkurzony, ale troszeczkę mniej. O, tylko czy tu faktycznie coś jest? Czy ja tu coś znajdę, czy to po prostu tak sobie jest? To też jest... Ła, dobra, już wypływam. To też jest pytanie. Bardzo ważne. Tak mi się wydaje. No bo jakiegoś wejścia typowo tutaj nie widzę. Są tu jakieś dziury. Ale nic tu nie można zobaczyć. Oho! O, jakiś gościu z wędką w ogóle. Dobra, chodź. Jak jesteś sam, to chodź. No chodź tu. Ja tam nie płynę, co? Nie, nie będziemy walczyć na twoim terenie, zapomnij. A masz! Chodź tu, chodź. A ma, no, ej! A masz! A masz! Dawaj wędkę. O, nie oddał. Frajer, dobra, trudno. No, także taka wieżyczka po prostu, tu chyba nic nie ma. Tak mi się wydaje. No dobra, ale znalezisko ciekawe. Dobra, może tu jeszcze kiedyś wrócę. Trochę bardziej to zeksplorować, bo może coś tu jeszcze jednak się przydarzy. Nie, no to chyba będzie ten sam skarb. No ale nic, podpłyniemy zobaczyć. To chyba ten sam skarb. Tak, no są pierdoły, które zostawiłem. No chyba, że są dwa. Nie wiem, pokopię tu trochę. Może jestem szalony. Ale może po prostu jest tak, że jest więcej skarbów w jednym miejscu.
Dobra, to chyba chodziło o ten sam skarb. Jak nie, no to tę mapę mam jeszcze, więc zawsze będę mógł tu wrócić. Zresztą to jest bardzo niedaleko mojego domu. A, tutaj nie przepłynę. Więc zawsze będę mógł sobie tutaj wrócić, a w międzyczasie będę musiał sobie poczytać, czy to możliwe, że mapy skarbów się po prostu powielają, czy lokacje skarbów się powielają. A my sobie wracamy dalej na morską eksplorację moich tutaj przybrzeżnych terenów. Hihihi, co ja tu znalazłem? Czyżby kolejne ruiny jakiegoś, w sensie wrak jakiegoś statku? Czyżby, czyżby? Tym razem na powierzchni, więc będę miał trochę prościej, żeby się tutaj przekopać. No i to mi się podoba i to jest świat, moi drodzy, a nie pustynia dookoła i dżungla. Jezus Maria, tu to się można pobawić. Halo, dzień dobry. Dobra, to może tak. Na początek to jakaś siekierka. No i dobra, i wbijamy się w takim razie do środka. Chociaż tak może nie na pałę. Fajnie by było sobie na szybko jakieś wyjście zrobić w razie co, jakbym musiał szybko wypłynąć. No właśnie, o coś takiego mniej więcej by mi chodziło. A, tylko pytanie, czy ja tu coś znajdę? Bo to tak trochę biednie wygląda. I tak trochę się nie zanosi, żebym miał znaleźć tutaj jakikolwiek skarb, ale no, kto wie, kto wie. Może gdzieś jest ukryty bardziej, tak by był w ogóle do góry nogami ten statek. Do góry burtą! Czy jak to się tam nazywa? Wywrócony. Czy może być taki statek, że nic w nim nie ma? Czy to jest raczej... raczej mało prawdopodobne, po prostu muszę trochę lepiej poszukać. Dobra, on jest przysypany piachem. No i właśnie, znalazłem... Oh yeah! O to chodziło, o to mi chodziło, to są skarby, to jest gra. Tak to się można bawić, moi drodzy, moi państwo. Chyba, że się ma zajebany ekwipunek. Dobra, nie chcę piórek w takim razie, tak walczyłem. Chociaż nie, mogę tą mapę, która to będzie? Mapa z drogą do ukrytego skarbu. Przecież mogę ją zostawić sobie tutaj. Dobra, ale... czy to wszystko? W każdym innym statku były po dwie skrzynie, tak więc szukam dalej. No i mamy drugą skrzyneczkę zakopaną pod grudką ziemi tym razem. O, dobra, lekki, lekki lak, nie wiedzieć czemu. Uje, mapa z drogą do ukrytego skarbu. Co ja tu podniosłem? Schody, nie chcę schodów. Papier chcę. Pustą mapę... nie, ale mapę z drogą do ukrytego skarbu bardzo chętnie. Tylko czego się pozbyć i tym razem... A, ekwipunek zawalony, jak ja tego nie lubię. Piasku, nie chcę piasku. Dobra, zobaczmy, czy to znowu ten sam skarb? Nie, to inny skarb. Zobaczcie, 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 trzeba taką rzeką podpłynąć. Nie wiem tylko w którym kierunku. Okej, znajdziemy go. Znajdziemy ten skarb, proszę państwa. No, na mojej mapie już dawno jestem poza radarem, ale... to nic, myślę, że warto się tutaj wybrać i odkryć, co jeszcze ta gra ma do zaoferowania, zwłaszcza po tych niemilstwach, jakie mnie spotykały do tej pory. O, przecisnę się tu... nie, trzeba będzie ten piach sobie wykopać. No i jesteśmy, więc czas na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli kopanie skarbu. Dobra, słuchajcie, to niestety cały czas, znaczy... co ja chciałem powiedzieć? Nie mam więcej czasu na dzisiaj, więc musimy tutaj zakończyć odcinek. No niestety nie mogę znaleźć tego skarbu, ale ja go znajdę, spokojnie. Zaczniemy sobie następny odcinek, myślę, od otworzenia tego skarbu. Przepraszam. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, suba albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!